Cześć, ja jestem Szymon i witam Cię na kanale Szkoła Wygrywania. Popraw jakość życia. W tym wideo poznasz 20 lajhaków pomagających w zasypianiu. Zapraszam do oglądania. 1. Wyłącz niebieskie światło na 2 godziny przed snem. Każdy rodzaj jasnego światła utrudni produkcję hormonu snu, melatoniny. Ale niebieskie światło, czyli takie, które otacza nas na zewnątrz w ciągu dnia i które jest emitowane przez urządzenia takie jak telefon, ekran komputera i tablet, Najbardziej hamuje produkcję melatoniny. Dlatego warto zadbać o blokowanie niebieskiego światła. A w jaki sposób? Wyłącz wszystkie ekrany na dwie godziny przed snem. Zainstaluj aplikacje, które wyłączają niebieskie światło w telefonie itd. I możesz też ewentualnie kupić okulary blokujące niebieskie światło. 2. Wyłącz social media na dwie godziny przed snem. Badania pokazują, że social media mają negatywny wpływ na sen. Głównie dlatego, że napatrzymy się na idealne obrazki z idealnymi ludźmi i czujemy się źle ze sobą. A jak czujemy się źle ze sobą, nawet podświadomie, no to mamy problemy z zasypianiem. 3. Kołysaj się do snu. Wszyscy wiemy, że dzieci lepiej zasypiają, jak się je kołysze do snu. Mało kto o tym wie, że w przypadku dorosłych kołysanie działa podobnie. Jeśli masz możliwość przetestować kołyszące się łóżko, to polecam. Może to być game changer. 4. Umyj ręce przed snem. Umyj ręce i nie wycieraj ich w 100%. Ciało przed zaśnięciem obniża swoją temperaturę. Wszystkie części ciała, które nie mają włosów, są najlepsze w oddawaniu ciepła z organizmu. Dłonie są tym najlepszym przykładem. Dlatego jak umyjesz dłonie, nie do końca je wytrzesz. To ułatwisz swojemu ciału oddawanie ciepła do otoczenia. 5. Pozmywaj naczynia przed snem. Ludzie, którzy nie mają problemu ze snem, mają jedną wspólną rzecz. A dwie godziny przed snem za dużo nie myślą. Dlatego najlepiej przed snem jest porobić rzeczy, które nie wymagają myślenia. Jak na przykład sprzątanie domu czy zmywanie naczyń. 6. Nie kłóć się z bliskimi przed snem. Niby banalna rada, ale mega ważna. Nie chodź spać w złych relacjach z najbliższymi. 7. Poczytaj książkę przed snem. Czytaj książek rozrywkowych, jest największym odstresowywaczem. Czytanie nie ma niebieskiego światła. Czytając nie musisz myśleć koncepcyjnie. Czytaj przed snem. 8. Ustaw alarm na zasypianie. Jedną z najważniejszych rzeczy przy zasypianiu jest spanie w regularnych porach. Dlatego jeśli chcesz mieć dobry sen, to po przewodzeniu ustaw sobie alarm, na godzinę, kiedy chcesz się położyć spać. Taki lam będzie ci przypominać o tym, żeby regularnie spać. 9. Staraj się nie spać. Jak się kładziesz spać? Technika jest wbrew logice. Autorem prawdopodobnie jest Viktor Frankl. Zdjęcie z presji zaśnięcia sprawia, że o wiele łatwiej jest i szybciej zasnąć. 10. Pisz na kartce każdą myśl. Połóż na szafce nocnej kartki, długopis i zapisuj każde zadanie, którego zapomniałeś wykonać. Wtedy, zamiast o tym myśleć przed snem, masz to zapisane na kartce. 11. Zrób w sypialni kompletną ciemnię. Pełne zaciemnienie i wywietrzenie w sypialni sprawia, że łatwiej jest zasnąć. 12. Używaj koce obciążeniowych. Badania udowodniły, że koce obciążeniowe ułatwiają i poprawiają zasypianie, dlatego warto jest im dać szansę. Kos powinien ważyć 10% wagi Twojego ciała. 13. Kawa energetyki. Tylko do 12. Nie przyjmuj kofeiny po godzinie 12 w dzień. Kofeina pobudza i utrudnia zasypianie. Przyjmuj ją rano. Do wieczora spokojnie u nas dąży przestać działać. 14. Jedzenie 2 godziny przed snem. Nie jedz na noc. Nawet jeśli po zbiedzeniu cukru zaczynacie przymulać i chcecie się spać. Jak się najesz na noc, to organizm zamiast odpoczywać będzie trawił przyjęty posiłek. Przez to staniesz rano mniej wypoczęty niż powinieneś. 15. Staraj się być bez ruchu. Jak już leżysz w łóżku, to znajdź na jedną najnieinwazyjną pozycję i się jej trzymaj. Staraj się być bez ruchu. Jak przykładasz się z boku na, na bok co chwila, to niestety będziesz miał problem z zaśnięciem. 16. Stosuj suplementy typu melatonina czy sleep well. Suplementy typu melatonina czy sleep well naprawdę pomagają, więc jeśli masz problemy z regularnym zasypianiem, to warto jest godzinę przed snem spróbować tych suplementów. 17. Stwórz dziennik zasypiania. Nie chodzi mi tu o dziennik snu, chodzi o dziennik zasypiania. Zapisuj sobie na kartce, o której się położyłeś, jak nie możesz zasnąć, to zapisuj o której masz kryzys i tak dalej. Z czasem możesz znaleźć schematy, które sprawiają, że nie śpisz. 18. Chodź spać później. To jest wbrew logice, ale można specjalnie chodzić spać później, aby od razu zasypiać. Przykładowo, stajesz o 6 rano. I masz problemy z zaśnięciem o 22, więc chodzisz spać specjalnie o 1.00, nawet jak chce ci się mocno spać. To sprawia, że jak się kładziesz, to padasz i śpisz od razu. Po tygodniu zasypiania o 1.00 zwiększasz sobie zakres do za 15:00. I kontynuujesz to zwiększanie, aż dojdziesz do 22.00. 19. Nie stresuj się, jak się obudzisz w nocy. To normalne. Jak się budzisz z myślą, o nie, znowu się obudziłem. I martwisz się, że nie zaśniesz, no to prawdopodobnie nie zaśniesz. To taka spe samo spełniająca się przepowiednia. Nie stresuj się pobudką w nocy. Człowiek śpi w cyklach 90-minutowych. Jak się cykl kończy, to możesz się obudzić na chwilę, aby wpaść zaraz w kolejny cykl. Niektórzy nie są świadomi, że się budzą, a niektórzy są. Jak się obudziłeś, to się nie frustruj. I 20. aktywność fizyczna. Warto zaznaczyć, że ludzie aktywni fizycznie mają o wiele wyższą jakość snu, więc jak już się nie ruszasz, no to ruszył. Nawet na ten głupi spacer. Jeśli nie wiesz jak ogarnąć swoje życie, to zapraszam gorąco na szkolenie wideo, na które możesz zapisać się na szkoławygrywania.pl slash darmowe szkolenie wideo. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!